Cześć, z tej strony Marcin Jasiński. Dzisiaj chciałbym Wam zrecenzować obiektyw Sony 7200 f2.8 G-Master wersja druga. Na samym początku kilka informacji technicznych. Obiektyw ten ma minimalną przysłonę 22, maksymalną przysłonę f2.8. Jak zapewne się domyślacie, średnica filtra to 77 mm. Minimalna odległość ostrzenia jest już od 40 cm do 82, w zależności oczywiście od ogniskowej. Jego waga natomiast to tylko 1455 gram, bez uchwytu na statyw. I trzeba zauważyć, że to jest najlżejszy obiektyw tego typu 7200 f2.8, jeżeli chodzi o pełną klatkę. Nawet najnowszy Canon pod bezlusterkowce jest od niego troszkę cięższy. Natomiast niewiele, ale jest to zdecydowanie najlżejszy obiektyw tego typu. Co znajduje się w zestawie? Oczywiście obiektyw przychodzi w pudełku, niedużym za bardzo, ponieważ sam obiektyw nie jest ogromny. Otrzymujemy również fajny pokrowiec. Mamy oczywiście nasz cały obiektyw wraz z uchwytem, który jest demontowany, ale o tym zaraz opowiem troszkę. No wiadomo, dykielek, z tyłu też. Ja już mam nakręcony filtr akurat na nim, na tym obiektywie. No i oczywiście jeszcze mamy osłonę przeciwsłoneczną z taką fajną, z takimi fajnymi drzwiczkami, które też za chwilkę pokażę. Dla kogo jest ten obiektyw? Na pewno ten obiektyw jest dla fotografów sportowych, dla fotografów koncertowych, do fotografii przyrody, czy też fotografii portretowej. To jest naprawdę w pełni profesjonalny sprzęt z najwyższej półki i naprawdę każdą osobę na pewno w pełni zadowoli, jestem tego pewien. Omówmy teraz trochę budowę tego obiektywu. Co mogę powiedzieć? Rzeczywiście czuć tą małą i niską wagę. To jest najlżejszy obiektyw tego typu, jaki trzymam w ręce. Jest on naprawdę świetnie wykonany, z bardzo dobrego materiału. Nie mam się całkowicie w ogóle do czego przyczepić tutaj. Co jest ważne, oczywiście zoom jest wewnętrzny, tak? Czyli obiektyw się nie wysuwa. To jest też według mnie bardzo ważna rzecz. Niestety wiele obiektywów jest wysuwanych, tak? Z wysuwanym tubusem to mi się niestety nie podoba, ponieważ jednak zasysa się te powietrze podczas tego pompowania i po latach zbiera się tam naprawdę kurz. No i czyszczenie tego potem jest oczywiście kosztowne, dlatego ja jestem naprawdę zwolennikiem tego typu obiektywów. Okej, co możemy powiedzieć? Oczywiście mamy dekielki, tak? Więc dekielki są normalne, zwyczajne. Tu jest też ciekawostka, że jest dość głęboko, więc w zasadzie jak sobie wsadzimy czasem niechcący palucha, no to też jest taka fajna rzecz, że nie pobrudzimy od razu soczewki. To jest na pewno fajna rzecz. Dla mnie, bo szczerze Wam powiem, że na koncertach, jak czasami łapię, nie widzę za bardzo, jest bardzo ciemno, nieraz potrafię gdzieś wcisnąć palucha, a potem się okazuje, że jest obiektyw cały umazany. Teraz tak, mamy tutaj tą stopkę do statywu. Możemy ją naprawdę fajnie, odkręcamy sobie, możemy ją fajnie, łatwo zdemontować, co nie jest we wszystkich obiektywach. Natomiast wciskamy, tutaj mamy taki guziczek, widzicie, i mamy po prostu zdemontowaną tą stopkę, więc mamy stopkę. Jest to na z jakiegoś stopu, nie jest to plastik. I jest naprawdę solidna, mocna. To mogę na pewno potwierdzić. Teraz tak, obiektyw oczywiście, jeżeli mamy na jakimś statywie, monopodzie, możemy obracać, więc tutaj mamy obracaną całą tą część dookoła. Ja sobie ją z reguły daję do góry, żeby przy trzymaniu ona mi się nigdzie nie wbijała, więc to jest też fajna rzecz. I teraz tak, omówimy sobie jeszcze szybciutko, zanim przejdę tak naprawdę do przycisków i do całej reszty, naszą osłonę przeciwsłoneczną. Osłona działa w ten sposób, że bierzemy standardowo, to jest najlepsze według mnie rozwiązanie, mamy klik, no i w tym momencie ona nam się nie zdemontuje, nie wypadnie. To jest bardzo fajna rzecz, ponieważ ja lubię, i tutaj mamy przycisk, lubię jak jest przycisk, w tym momencie bierzemy i zdejmujemy. Możemy oczywiście ją założyć w tą stronę, też mamy kliknięcie, zdejmujemy, zakładamy, znaczy zdejmujemy i nie ma z tego problemu w ogóle, że może nam przez przypadek ona się sunąć
co się czasami potrafiło zdarzać. I tutaj mamy, przybliżę, okienko, drzwiczki. Te drzwiczki są po to, że jak mamy założony obiektyw i ktoś używa filtrów ND na przykład regulowanych, to w tym momencie może sobie wziąć ten filtr regulować. Też miła rzecz. Co jest ważne? On jest fajnie wykonany, tutaj jest na końcu gumowany tak osłona i przede wszystkim obiektyw stoi stabilnie, nie buja się. Poprzednia wersja tego obiektywu miała ten taki tulipan, tak zwany i dosłowny tulipan, i to powodowało, że się gibał. Teraz w tym momencie można spokojnie podstawić sobie ten obiektyw. Jest to bardzo pewne i naprawdę się przydaje, zwłaszcza jeżeli ktoś robi fotografię choćby sportową, dobrze wie, o co chodzi. Jeżeli stawiamy ten obiektyw, potem możemy szybko podmienić. Nie kładziemy go w tą stronę, ponieważ tu jest, no może się łatwiej przewrócić, natomiast tutaj na tej osłonie on naprawdę fajnie, stabilnie stoi, więc muszę powiedzieć, że osłona fenomenalna. Dobra, przejdźmy teraz do dalszej części. Co mamy na samym naszym obiektywie? Przede wszystkim pierścień, jeżeli chodzi, i uwaga, tu jest pierścień ostrości, tutaj jest pierścień, jeżeli chodzi o ustawianie ogniskowe. Działa on fenomenalnie. Naprawdę chodzi lekko, to jest tak fajne, że można tak naprawdę jednym, dosłownie palcem, zmieniać ogniskową. Jest to naprawdę ważne, gdzie czasami w niektórych obiektywach jest ciężko. Choćby w Canonie chodzi dużo, dużo ciężej ten pierścień, natomiast to się sprawdza świetnie. Ten obiektyw bardzo dobrze leży przede wszystkim w dłoni i tak jeżeli sobie podpieramy ten obiektyw, to w tym momencie od razu pod kciukiem mamy zmiany ogniskowej. To jest naprawdę przemyślane i działa to fenomenalnie. Co teraz z następnych rzeczy? Mam oczywiście, muszę odblokować, bo zaraz wam opowiem trochę o tym, pierścień służący do zmiany oczywiście przysłony oraz mamy trzy przyciski. Tutaj mamy jeden, tutaj mamy drugi i trzeci. Tak, trzy mamy, dokładnie. Pierwszy, drugi i trzeci. Więc mamy trzy przyciski i mamy znowuż troszkę przełączników i nawet ich jest dużo. Pierwszym z nich jest przełącznik, oczywiście trybu ostrości, czy ma być ostrość manualna, czy autofokus. Następnie mamy, to się nazywa dokładnie full time DMF. Jeżeli mamy włączoną tą opcję, w tym momencie będziemy mogli sobie doostrzyć, powiedzmy, albo kręcąc tym pierścieniem przejdziemy automatycznie w tryb manualny. Więc to jest taka ciekawostka. Ja to mam wyłączone, ponieważ tego nie potrzebuję. Następnie ustawiamy sobie, odkąd ma być ostrzenie tego obiektywu. Może być ustawione od 3 metrów do nieskończoności, albo oczywiście pełen zakres. Następnie mamy oczywiście stabilizację obrazu i trzy tryby. Trzy tryby tej stabilizacji. Pierwszy tryb jest tak naprawdę do ogólnych zastosowań. Drugi jest zrobiony typowo do paningu, czyli jeżeli robimy jakieś samochody, jeżeli robimy obiekty, które się poruszają i robimy paning, w tym momencie warto włączyć tryb drugi, w którym on będzie działał najlepiej. I mamy również tryb trzeci. W tym trybie on się nadaje tak naprawdę do wszelkiego rodzaju fotografii sportowej, meczów, chociaż nie tylko, może też być w fotografii przyrodniczej. Ogólnie chodzi o to, jeżeli często zmieniamy obiekty, jeżeli te obiekty się szybko poruszają w różnych kierunkach, że zmieniamy cały czas góra, dół, lewo, prawo i tak dalej, to ten tryb się będzie sprawdzał najlepiej. Ja go mam właśnie włączonego aktualnie. Na samym dole jeszcze mamy przycisk Iris Lock, czyli możemy sobie zablokować nasz pierścień, blokujemy sobie nasz pierścień przysłony. Teraz, jak zresztą słyszymy, możemy sobie spokojnie jego obkręcać, natomiast jeżeli włączymy blokadę, nie możemy. To jest fajna rzecz, natomiast jeszcze jest jeden przycisk, mamy klikanie, jak słychać, możemy sobie wyłączyć przyciskiem, który znajduje się po drugiej stronie i w tym momencie mamy płynną zmianę przysłony. To jest ukłon w stronę filmowców, jak wiemy, oni nie chcą mieć tego klikania i no również nie wiem, czy dużo osób
będzie filmować tym obiektywem, natomiast na pewno jest to ukłon w ich stronę i spokojnie można go do tego wykorzystywać. Na aparacie ten obiektyw wygląda w ten sposób. Jak widzicie, mogę spokojnie go utrzymać w jednej ręce, nie ma żadnego problemu. Natomiast ja i tak z reguły nie korzystam z ekraniku. Chyba za ślepy jestem do tego, ale zawsze staram się korzystać z wizjera podczas robienia zdjęć, więc i tak mi jest średnio wygodnie tak jedną ręką, więc zawsze i tak podkładam sobie drugą. Natomiast spokojnie jest on bardzo lekki, bardzo wygodny, tak jak mówiłem, zobaczcie, jeżeli trzymam, to tutaj z tej strony, o, będzie widać, tutaj od razu automatycznie jak łapię ten obiektyw, to mam ten pierścień pod ręką. To jest bardzo ważne i on jest niesamowicie wygodny. Kładąc od razu mam ten pod ręką, pod palcami pierścień do zmiany ogniskowej, który działa naprawdę fenomenalnie. Omówmy teraz kilka rzeczy, jak działa ten obiektyw. No przede wszystkim jest on bardzo cichy, co mogę zresztą chyba pokazać. Będzie, myślę, słychać nawet. Więc on jest w ogóle bezgłośny. Ja teraz cały czas ustawiam ostrość. W ogóle nie słychać działania silników. Naprawdę. Jedyne, co możecie słyszeć, to szumienie gdzieś tam lampy którejś z tyłu. Natomiast totalnie jest niesłyszalny. No naprawdę trzeba przyłożyć ucho, żeby słyszeć jego działanie. Jest bardzo, bardzo szybkim obiektywem, bardzo celnym obiektywem i niesamowicie ostrym. Tak naprawdę Sony poprawiło w tym obiektywie no w zasadzie wszystko w porównaniu do poprzedniej wersji i zdecydowanie według mnie, jeżeli chodzi o Sony, jest to najlepszy obiektyw. Takie firmy jak Sigma, która zresztą niedawno wypuszcza w zasadzie, bo jest przedsprzedaż, nowy obiektyw, jest bardzo dobry zresztą, mamy też Tamrona, to są świetne obiektywy i zastanawiałbym się nad ich kupnem, jeżeli nie byłoby tej wersji drugiej. Ponieważ pierwsza wersja troszkę miała z niektórymi rzeczami trochę problemy, była cięższa, i praktycznie pod każdym względem można powiedzieć, ten nowy obiektyw został poprawiony. Jest to bardzo fajna rzecz i zdecydowanie jego polecam. Natomiast jeszcze omówimy to na samym końcu, więc podsumowując, jest to na pewno najwyższa półka tego typu sprzętu. Działa tutaj wszystko wyśmienicie i myślę, że naprawdę dla osób, które zajmują się fotografią profesjonalnie, wybór tego obiektywu będzie czymś bardzo, bardzo dobrym. Przejdźmy teraz do omówienia kilku zdjęć, które wykonałem przy użyciu tego obiektywu. To jest akurat pierwsze zdjęcie z meczu Chemika Police. Ostatnio robię bardzo dużo zdjęć sportowych i również fotografuję mecze Chemika Police swoją drogą świetnej drużyny i sprawia mi to naprawdę niesamowicie dużo frajdy. Tu mamy Agnieszkę Korneluk, która próbowała zablokować piłkę. Jak widzimy, mamy naprawdę fajną izolację, czyli naprawdę mamy ładny bokeh. Ostrość oczywiście nie ma się do czego przyczepić, wszystko jest naprawdę super ostre, bardzo fajna jakość obrazka i nie mam zupełnie żadnych uwag. Co jest fajne, można robić tym obiektywem naprawdę z daleka, jeżeli mamy sprzęt, który nam pozwala przykropować zdjęcia, no to ten obiektyw robi się naprawdę bardzo fajnie uniwersalny i to jest robione jakby z drugiej, znaczy z linii końcowej boiska, czyli nie jest robione z boku. Jak widzimy, wszystko jest super ostre, naprawdę nie ma żadnych problemów co do tego, co do ustawiania ostrości, czy też do samej ostrości zdjęcia. No i do czego on się nadaje? Tak naprawdę to jest super uniwersalny obiektyw, jeżeli chodzi o fotografię na różnego typu halach, czyli wszelkiego typu piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, wszędzie tam na pewno ten obiektyw będzie podstawowym sprzętem. To, co lubię, czyli pokazywanie emocji, więc emocje są naprawdę bardzo ważne w fotografii sportowej i możemy spokojnie to wychwycić. No, ten zakres ogniskowych jest naprawdę fenomenalny. I tutaj mamy naszą libero, która cieszy się po zdobyciu punktów przez Chemik. To jest ciekawa rzecz, ponieważ to robiłem bardzo daleko. Tutaj spokojnie myślę, że 400 by się przydała, 300-400 mm, żeby zrobić tego typu zdjęcie. Ja to natomiast przykropowałem, ale jak widzimy,
to zdjęcie wygląda nadal bardzo fajnie. To zdjęcie jest zrobione z samego rogu hali, gdzie jest taka miejscówka, gdzie można akurat robić tu na Netto Arenie u nas fotki. Natomiast nie mam na razie jeszcze dłuższej ogniskowej, więc robię te zdjęcia 70-200. Jak widać, spokojnie można po odpowiednim przykropowaniu osiągnąć taki efekt, więc to jest fajna rzecz. To jest akurat z meczu piłki ręcznej, to jest bardzo ciemna sala, hala. Tutaj jest ISO 2500 z tego co widzę, ale i tak jeszcze musiałem je rozjaśnić, więc jest troszkę szumu. Natomiast spokojnie można robić i się też świetnie on do tego nadaje. Można robić nim naprawdę z całkiem bliska i przy na przykład przy piłce ręcznej, jak dziewczyny z boku, z linii, z rogu samego wyskakują, te 70 mm pozwala mi ująć je i naprawdę też potrafię zrobić cały mecz tylko i wyłącznie tym obiektywem. Więc tutaj mamy akurat z Pogoni Szczecin dziewczyn, które też mam okazję fotografować, też bardzo serdecznie pozdrawiam całą drużynę. No oczywiście robię mnóstwo portretów, tak, bo no, z portretów się tak naprawdę wywodzę, więc bardzo dużo robię portretów na meczach i naprawdę sprawia mi to dużo frajdy. Tu mam Agnieszkę Korneluk właśnie, którą też serdecznie pozdrawiam. To było przed meczem jeszcze, przed rozgrzewką, znaczy podczas rozgrzewki. No i mamy portrecik, więc widzimy, jak bardzo fajnie potrafi nam wyciąć tło. Wszystkie zdjęcia robię na f2.8. W zasadzie nie zrobiłem chyba nawet jednego zdjęcia z większą przysłoną na tym obiektywie. Nie ma zupełnie potrzeby. Jak widzimy, wszystko jest naprawdę super ostre. Tutaj mamy Dominikę Pierzchałę, więc też mega talent swoją drogą i przyszłość, myślę, w polskiej siatkówce. I również portecik, widzimy ładny bokeh, naprawdę bardzo fajnie. Tutaj mamy też portret Salihy Sahin, chyba dobrze wymawiam. Swoją drogą ogromny ma fanklub i cała rzesza. Jest ona Turczynką i ma ogromne naprawdę fankluby w Turcji. Bardzo dużo osób pisze do mnie w ogóle w sprawie zdjęć, żebym jej robił jak najwięcej zdjęć i im wysyłał. No ale to wiadomo, jak to jest z fanklubami. Każdy chce swoje. No i tu tutaj mamy właśnie Salihę. Tu też mamy Salihę. No widzimy, jest naprawdę ostrość wyśmienita. Nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o ustawianie, jeżeli prędkość działania. No działa on naprawdę fenomenalnie. Tutaj mamy rozgrzewkę Igę Wasilewską podczas rozgrzewki. Co jest ważne, ten obiektyw jest niesamowicie szybki i z aparatami. Ja mam R3 Soniacza. I szybkość działania i celność będzie na pewno lepsza z nowocześniejszym sprzętem, ale to jeszcze troszkę, na pewno za jakiś czas sprzęt mi się nowy pojawi. I tak jak mówiłem, emocje, łapanie emocji, tutaj mamy Martynę Grajber-Nowakowską, więc też mamy naszą libero. Tutaj mamy blog, więc możemy naprawdę z różnych kątów, bardzo fajnie się nadaje ten obiektyw do fotografii, przykładowo tutaj siatkówki, jak widzimy. No i emocje, to co cały czas mówię, emocje, jeszcze raz emocje. Tutaj mamy akurat z meczu koszykówki z Ligi Mistrzów, King Wilki Morskie grały za AEK Ateny. Tutaj mamy drugiego trenera, akurat jak widzimy, no wszystko jest super, świetnie ostre, to jest ISO 2500. Naprawdę te zdjęcia są mega ostre. Tutaj mamy też w akcji lekko przykropowana fotka, ale no po prostu zdjęcia wyglądają świetnie. Mamy bardzo fajne rozmycie przy f2.8, bardzo przyjemny bokeh i naprawdę tym bardziej, jeżeli ktoś jest bliżej nas, no to wtedy oczywiście wiemy, że ten bokeh jest większy. No i naprawdę nie mam zupełnie z nim problemów, jeżeli chodzi o fotografię sportową. No to jest coś niesamowitego. No widzimy, po prostu jest niesamowicie ostry i już przy f2.8. Więc no pod tym względem to jest naprawdę bajka. Tu mamy kilka zdjęć koncertowych, to akurat ze zdjęciu Huntera w Szczecinie. Również na koncercie potrafię korzystać, chociaż z reguły na mniejszych salach, no to korzystam z 24-70 i w większości robię tego typu obiektywem zdjęcia. Natomiast 70-200 również korzystam, jeżeli chcę sobie troszkę zrobić cieśniejsze kadry, a to jest naprawdę fenomenalny, szybki obiektyw i sobie radzi świetnie. Tak, tutaj mamy o perkusistę, można zrobić tego typu kadr, albo tutaj
Tak, tutaj jelonka mamy i możemy też zrobić kadr. Mamy trochę szumu, akurat przy fotografii koncertowej lubię ten szum, tu było ISO 2500, ale zdecydowanie mocno tutaj musiałem też zdjęcie rozjaśnić i ten szum, który powstaje naturalny, jak najbardziej mi odpowiada, zwłaszcza przy tego typu fotografii. Tutaj mamy jeszcze zdjęcia z piłki ręcznej, mamy tutaj zdjęcie Oliwii. Jak widzimy, ten bokeh jest całkiem wystarczający. Tutaj również zdjęcie Oliwii podczas rzutu. Tutaj bramkarka Kasia, naprawdę świetna bramkarka, jeżeli chodzi o piłkę ręczną. Zobaczmy, jak jest ostry ten obiektyw. Naprawdę już przy f2.8 mamy te zdjęcie naprawdę w bardzo fajnej jakości, więc no to jest super sprawa, jeżeli chodzi o tego typu obiektywy. Tutaj mamy również Dominikę Pierzchałę, którą mieliśmy już wcześniej. Również taki portrecik podczas rozgrzewki. No i jest naprawdę wszystko super. Oczy ostro, ostrość na oku. Wszystko jest naprawdę tak, jak trzeba. Tutaj mamy już Salihę podczas meczu, więc możemy złapać naprawdę dużo fajnych, ciekawych kadrów. I to jest również zrobione z daleka, również troszkę przykropowane, z drugiej strony hali tak naprawdę też zrobione w zrogu. No jak widzimy, zdjęcie również się jak najbardziej udało. Tutaj jest Monika Fedusio, tu znów Salicha. I naprawdę jestem zachwycony, jeżeli chodzi o ostrość tego obiektywu i szybkość przede wszystkim. No jest bardzo, bardzo cichy. Tu również już z meczu mamy kadr. No i ostatni kadr właśnie też z meczu, też po zdobyciu punktów. Alizę Inek-Wargę, która się cieszy. Więc podsumowując, jak widać na zdjęciach, możemy naprawdę zrobić dużo bardzo fajnych, ciekawych kadrów, zwłaszcza jeżeli chodzi o fotografię na hali, czy też na koncercie. Zdecydowanie myślę, że przy portretach, które no, jak widzimy tutaj raczej portrety podczas meczów, natomiast nie testowałem go jeszcze podczas sesji portretowej w studiu, czy gdzieś po prostu z modelką, natomiast wiem, że sobie on fenomenalnie poradzi. Bokeh mamy naprawdę świetny, więc zdecydowanie ten obiektyw się do tego będzie nadawał. No i teraz krótkie podsumowanie. Czy warto kupić ten obiektyw? Czy jest on warty wydania naprawdę niemałych pieniędzy, ponieważ on teraz bodajże kosztuje około 13 tysięcy złotych. Jest to dość drogi obiektyw, natomiast sprawa jest bardzo prosta. Jeżeli mamy pieniądze i możemy sobie pozwolić na kupno takiego obiektywu, zdecydowanie będzie to fenomenalny i najlepszy wybór pod względem jakości, szybkości działania, ostrości itd. Jeżeli nie macie takiego budżetu, jeżeli nie potrzebujecie tak profesjonalnego sprzętu, nie pracujecie profesjonalnie, nie zarabiacie na fotografii, możecie śmiało wybrać obiektywy konkurencji, takie jak Sigma czy też Tamron, i będziecie na pewno z nich również bardzo zadowoleni, ponieważ to jest również bardzo dobry sprzęt. Natomiast jeżeli możecie sobie pozwolić, zdecydowanie polecam zakup tego bezkompromisowego pod każdym względem obiektywu. Jest on bardzo lekki, bardzo mały, super wykonany, bardzo szybki, ostry. Tak naprawdę nie mam jakichkolwiek uwag co do niego. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania co do czy tego obiektywu, czy też innych rzeczy, śmiało zapraszam do komentowania, do pisania do mnie bezpośrednio. No i na sam koniec chciałbym polecić Wam dołączenie do patronów, do subskrypcji kanału, czy też do lajkowania, albo dawania łapek w dół, jak się filmik nie podobał. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się i miłego. Cześć, hej.